wskrzesień i zmiertwych. Śmierć i o śmierć popraw i suszy w ogrobie. Żywot darowa Chrystus wskrzesień i zmiertwych. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że ta nasza uroczystość rozpoczęła się modlitwą, bo chór włączył nas w tę cudowną postawę modlitewną. Wszystkie pieśni, które tu były wykonywane przez chór, to cudowna modlitwa zanoszona przez Maryję, przez Chrystusa Zmartwychwstałego. Czy do Chrystusa Zmartwychwstałego? Modlitwa o to, by praca ta codzienna była błogosławiona. Panie prezesie, Bóg zapłać za to, że pan prezes poprosił chór Echo, by nas uczył modlitwy. Cieszę się, że rozpoczynamy ten kolejny rok akademicki w naszym gronie. Panie pośle, panie starosto, panie prezydent, szanowni państwo, ten rok w liturgii Kościoła będzie rokiem wiary. I ten wykład, który za chwilę usłyszymy, pana Macieja, odwołujący nas do naszych korzeni. Poszukiwanie nie tylko nazwiska, poszukiwanie nie tylko własnych przodków, to poszukiwanie wartości. I zapewne każdy z nas w sposób bardzo łatwy dojdzie do tych wartości, które mówią o naszej tożsamości. Że jestem człowiekiem. Że jestem człowiekiem stworzonym przez Pana Boga, obdarowanym wiarą, zdolnym do kochania drugiego człowieka. I niech tej miłości będzie tu, w tym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jak najwięcej. A równocześnie niech będzie jak najwięcej takiego, może nawet niepokornego fermentu odszukiwania na nowo własnej wiary. Potrzeba, byśmy odkryli to, co najcenniejsze, że jesteśmy ludźmi wiary. I szczęść Boże na każdy dzień. Szczęść Boże.